Poproszę teraz sędziego głównego spływu kajakowego na Dunajcu, panią Elżbietę Jaworską, o odczytanie wyniku. Zaczniemy tradycyjnie od punktacji indywidualnej i najpierw uhonorujemy panie. Kategoria T1K, jedynki kobiece turystyczne. Trzecie miejsce z wynikiem 230 punktów, Corinna Petereit SV Union Zwickau. Drugie miejsce, również z wynikiem 230 punktów, Ulla Miller SV Union Zwickau. I pierwsze miejsce z wynikiem 231 punktów, Izabela Klaczkowska WKW Wiadrus Wrocław. Kategoria T1M, czyli turystyczne jedynki męskie. Trzecie miejsce, Paweł Racut, KKW 1929. Drugie miejsce, Wojciech Łurszczyk, płynący indywidualnie. I pierwsze miejsce, Henryk Węglosz, KKW 1929. Kategoria T2 Mix, czyli turystyczne dwójki mieszane. Trzecie miejsce, Adrianna Konkor, Jacek Rusek, KKW 1929. Drugie miejsce, Kamila Lach i Piotr Zwaliński, KKW 1929. I pierwsze miejsce, Łukasz Kobierski, Aleksandra Szewczyk, KKW 1929. Kolejna kategoria T2M, czyli dwójki turystyczne męskie. Trzecie miejsce, Karl-Heinz Petereit i Rolf Nürnberger, przepraszam jeśli przekręcam, SV Union Zwickau. Drugie miejsce, Jacek Piech i Wacław Piech, KKW 1929. I pierwsze miejsce, Ryszard Piątek, Tomasz Piątek, KKW 1929. Kolejna kategoria C Open, czyli Kanadyjki bez podziału na kategorię sprzętową łodzi. Trzecie miejsce, Top MS Lokai Minel Ganz Hungarian Hedonist. Bardzo przepraszam, pewnie przekręcam nazwiska. Drugie miejsce, Marek Maślanka, płynący indywidualnie na Kanadyjce jednoosobowej. I pierwsze miejsce, Christian Pobori, Tamas Kakas, Ganzhornik Hungarian Hedonist. Kończy się pewna epoka Dunajca. Ja pamiętam czasy, kiedy na Dunajcu mnóstwo pływało składaków. A w tej chwili to jest prawdopodobnie ostatni Dunajec, kiedy w ogóle taką kategorię sklasyfikowaliśmy. Drugie miejsce, Marek Buła i Bronisław Buła, ŁKK Albatros. I pierwsze miejsce, Marian Jarosz, Związek Podhalan-Krościenko. W drużynowym wyścigu o puchar imienia Tadeusza Pilarskiego wystartowało 5 zespołów. Pierwsze miejsce zajęło KKW 1929. Drugie miejsce SV Union Zwickau, zespół pierwszy. Trzecie miejsce WKW Wiadrus Wrocław. Czwarte miejsce, druga drużyna z SV Union Zwickau. I piąte miejsce, grupa kajakowa Harnasz, Czechowice, Dziedzice. W tegorocznym spływie zostało sklasyfikowanych 13 drużyn, natomiast reprezentowanych było 25 klubów. Natomiast na 13 miejsce zajął klub wodny Nida PTTK Busko-Zdrój. 12 miejsce PTTK Szaniec-Skierniewice. 11 miejsce AKT Karkonosze. 10 miejsce Ganz Hungarian Hedonist. 9 miejsce EDC Kajakers Rejtan Absolwenci.
i przedstawiciela poprosimy już tutaj do nas na scenę. Ósme miejsce, Kanu Klub Green Vice. Tak, dalej sobie skróciłam. Też poprosimy przedstawiciela na scenę. Siódme miejsce, OTK Opole. Szóste, Łódzki Klub Kajakowy Albatros. Piąte, KSW Pijawka. Czwarte, Grupa Kajakowa Harneś Czechowice-Dziedzice. Trzecie, WKW Wiadrus Wrocław. Drugie miejsce, SV Union Zwickau. I pierwsze miejsce, KKW 1929. Oczywiście prosimy przedstawicieli tych kolejnych wyczytywanych klubów o wejście tutaj na scenę. Kochani, jeszcze chcemy uhonorować najliczniejszą drużynę. I jest nią KKW 1929. Zapraszamy przedstawiciela. I może jednocześnie poprosimy najliczniejszą drużynę zagraniczną. SV Union Zwickau. Zapraszamy przedstawiciela. I teraz tradycyjnie poprosimy przedstawiciela zwycięskiej drużyny o odbiór przechodniego kryształowego Puchara Dunajca. Kochani, jeszcze póki mam mikrofon, chciałam w imieniu całej komisji podziękować wam wszystkim za wspaniałą atmosferę, za dobrą współpracę i życzyłabym sobie i wam zawsze takiego wspaniałego spływu. Proszę państwa, no przyszło mi w udziale zakończyć dzisiejszy spływ kajakowy i ogłaszam 75. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu za zakończony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy pocztowi.